Cerat Enea Czarni Radom pojawili się na liście klubów z zakazem transferów międzynarodowych w maju. Miało to związek z zaległościami finansowymi wobec jednego z zawodników, który grał w barwach wojskowych w sezonie 2018-19. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej opublikowała we wrześniu nową listę zespołów z zakazami transferowymi i nie ma już na niej Ceratu Enei Czarnych. Oznacza to, że sprawa zaległości została rozwiązana i wojskowi mogą już bez przeszkód rejestrować zawodników zagranicznych. Przypomnijmy, że do składu na nowy sezon, który rozpoczyna się już w najbliższy weekend, dołączyli Brazylijczyk Lucas Eduardolo i Bułgar Victor Yesifov, a kontrakt przedłużył Amerykanin Brendan Sander.